Pytanie na dzisiaj brzmi: czy da się oszczędzać, zarabiając nawet najniższą krajową? Da się. Pamiętajcie, żeby dać kciuka w górę, zasubskrybować ten kanał i udostępnić wszystkim swoim znajomym. Dziękuję wam za obejrzenie i do następnego razu. Cześć! Czy kobieta ze swojej miesięcznej pensji ma problem z tym, żeby kupić sobie jakieś kosmetyki, jakiś, wiesz, błyszczyk, szmineczkę, tej puderku, troszkę perfumki tam? Czy mężczyzna ze swojej pensji miesięcznej, czy ma problem z tym, żeby pójść do jakiegoś tam fast fooda? Czy jeżeli znajdzie go ochota na jakieś, wiesz, ciastko, żeby sobie w cukierni kupić, czy w jakimś sklepie akurat jakiegoś ponczusia, czy donacika jakiegoś? Czy ma z tym kłopot? No nie, po prostu ładuje tego donacika sobie do koszyka i sobie go kupuje. Co powodują te wszystkie rzeczy, które i ten mężczyzna, i ta kobieta nam sobie w ciągu tego miesiąca kupują? Wszystkie te rzeczy, które oni kupują, sprawiają, że odczuwają z tego przyjemność. Natomiast oszczędzanie jest traktowane jako taki przykry obowiązek, jako takie odcięcie części środków, które masz z pensji, wręcz taka kara, że nie możesz sobie właśnie tej szmineczki jakiejś tam, wiesz, jakiegoś tam donacika i tak dalej kupić, traktujesz to jako karę. Więc jeżeli zmienisz podejście do tego i zaczniesz to oszczędzanie traktować jako, wiesz, ja w tym miesiącu kupię sobie tego oszczędzania za tyle i tyle, będziesz się cieszył z tego, że ty w tym miesiącu kupiłeś sobie ileś tego oszczędzania. Ciężko jest zrobić, żeby w głowie ułożyć sobie to tak, że te, wiesz, te, nie wiem, 200 zł, że te 200 zł kupisz sobie 200 zł, które będziesz oszczędzać. Brzmi to trochę bez sensu i bardzo ciężko jest się przełamać do tego, więc istnieją metody, które pomagają nam to robić. I żadną z tych metod nie jest kupienie donata w celu, żeby przechować te 200 zł sobie w oponie brzusznej albo w zbiorniczku z perfumami. Założenie osobnego rachunku już jest jakimś krokiem w dobrym kierunku, bo wiesz, jak masz te 200 zł kupić, czyli dać sobie tej drugiej ręki i te 200 zł schować do tej kieszeni, a nie do tej, i potem pilnować, żeby z tej kieszeni przypadkiem ten donat nie wleciał gdzieś tam ci do brzucha, to będzie ci ciężko. Ale jak już te 200 zł od razu automatycznie przelejesz sobie na to drugie konto, to tak jakbyś nie miał tych 200 zł, powinieneś się cieszyć z tego, co ustaliliśmy, że kupiłeś sobie te 200 zł na to drugie konto i że tam coraz więcej tych 200 zł sobie kupujesz. I jeżeli systematycznie będziesz wierzyć w to, że kupowanie tych sobie oszczędności tam to jest coś fajnego, no to będziesz miał tych oszczędności coraz więcej. I doskonale, ty też wiesz, że możesz sobie pozwolić na to, nawet z tej najniższej krajowej, na to, żeby kupić sobie te oszczędności co miesiąc. To nie musi być jakaś stała kwota, bo jeżeli ty to polubisz, to będziesz chcieć odkładać tam coraz większe kwoty. Trochę tak jakbyś, nie wiem, kolekcjonował jakieś znaczki pocztowe. Może dziwny przykład jak na 2024 rok, ale załóżmy, że wiadomo, o co chodzi. To jeżeli to by było jakąś taką twoją pasją i chciałbyś tych znaczków mieć tam coraz więcej, to czy zastanawiałbyś się nad tym, że kurde, tego miesiąca to ja kupię sobie ten znaczek tańszy, żeby, bo można było to wydać na jakieś inne rzeczy. Wiesz, donaty, perfumy, tamte pomadki, szminki. No nie, bo kupujesz coś, co sprawia ci przyjemność. Przestawiłeś się na to, że to jest coś, co sprawia ci przyjemność. Już pomijam kwestię jakiegoś tam, wiesz, bezpieczeństwa, że warto mieć zawsze jakieś tam oszczędności na wypadek, gdyby coś tam. I teraz druga strona tego oszczędzania. Myślę, że trudniejsza dla wielu osób do okiełznania. Bo jak już nauczysz się tego oszczędzania, to musisz uważać, żeby nie popaść w takie przesadne oszczędzanie. No nie chodzi o to, żebyś ty w swoim życiu zaczął wegetować i nic nie miał. Bo jak zaczniesz dusić każdy grosz, no wiesz, będziesz tam odkładał na te swoje konto te pieniążki, te parę złotych, co miesiąc, nic sobie nie będziesz kupował, to co to za życie? Masz wiele jakichś takich rzeczy, na które wydajesz pieniądze, które sprawiają ci przyjemność, i chodzi o to, żeby to była taka kolejna, dodatkowa rzecz. Więc trzeba znaleźć taki balans. No to tak jak z tym kolekcjonowaniem znaczków. No wiadomo, że nie władowałbyś całej pensji w to i potem, wiesz, ani byś pączka nie zjadł, do kina nie poszedł byś i no nic byś nie zrobił, z Netflixa w ogóle zrezygnuj, żebyś mógł sobie tego znaczka kolejnego kupić. Wiadomo, że to nie tędy droga. Przykłady w tym filmie są odrobinę prześmiewcze, ale ten film ma zobrazować ciąg działań, a nie mówić o twoich konkretnych
zakupach. To mogą być zarówno dwie książki, na które się akurat nakręciłeś i musisz te dwie książki sobie dnia dzisiejszego zakupić i potem kończy się na tym, że ty nawet nie masz czasu do tej jednej książki zajrzeć, zanim ją przeczytasz, to już dawno zapomnisz o tej drugiej, ona gdzieś tam będzie leżała na półce, kurzyła się. Po prostu traktuj to oszczędzanie jako takie dodatkowe hobby, które sprawia ci przyjemność, wiesz, sama ta świadomość, o, kupiłem sobie tego, wiesz, 300 zł w tym miesiącu, wow, ale pieniądza będę sobie miał na tych oszczędnościach. Dobra, no i teraz tak, no tam się już, wiesz, naoszczędzałeś się tyle na tym koncie i tak, wiesz, korci cię, patrzysz na to konto, się uzbierało, 3000, pokaźna kwota. I zastanawiasz się, czy to już koniec, czy to już osiągnąłeś swój cel oszczędzania, czy jesteś, możesz pogratulować, podać sobie rękę, Michał, super, udało mi się uzbierać 3000, czas spożytkować tą gotówkę. Nie chodzi o to, żebyś wymyślił sobie jakąś na siłę potrzebę, coś czego nie potrzebujesz i wydał te pieniądze z tej radości takiej, jak długo już żeś wegetował i oszczędzał. Dobra, więc co możesz zrobić z tymi środkami? Oczywiście, możesz je zbierać w dalszym ciągu i kontynuować tą swoją przygodę oszczędzającego, tego, wiesz, kolekcjonera pieniędzy, oszczędności. To jest jak najbardziej słuszna droga, a możesz zrobić coś lepszego. Możesz sobie założyć jakąś lokatę jeszcze dodatkowo, wiesz, tu jakieś oprocentowanie, ten. Może udać się nawet połowę inflacji zarobić. Znaczy, w sensie stracić w tym przypadku akurat, ale lepiej stracić połowę inflacji niż stracić całą inflację procentowo. Albo możesz zająć się jakimiś takimi, wiesz, już prawdziwymi inwestycjami. Ludziom się wydaje, że takie inwestowanie to jest coś takiego dla jakiegoś, wiesz, tylko specjalisty takiego i to, że maklera musisz mieć i w ogóle zatrudnić jakichś ludzi, którzy będą ci mówili, co masz kupić, albo pójść do jakichś funduszy i w tych funduszach te pieniądze. W dzisiejszych czasach inwestowanie to jest coś od takiego prostego. Ja nie namawiam nikogo do tego, ale założenie rachunku takiego, wiesz, że mógł sobie kupić jakąś akcję na przykład czy coś, to jest 5 minut. I kim się stajesz w ciągu chwili? Ha? Kim się stajesz? W ciągu 5 minut wypełniasz tam, wiesz, te papierki, klik, poszło. Kim się stajesz? Inwestorem. Potem idziesz do swoich znajomych i pytają się ciebie, a ty czym się zajmiesz? Jestem inwestorem. Ale tematu inwestowania w tym filmie rozwijać nie będziemy. Tam, wiesz, subskrybuj, takie rzeczy, żebyś nie przegapił przypadkiem. Grosz do grosza zbierze się kokosza, czy jakoś tak babcia mówiła. Pamiętajcie, żeby dać kciuka w górę, tam napisać o waszym podejściu do oszczędzania, inwestowania i widzimy się następnym razem. Cześć!